Hej, hej, witam was kochani w odcineczku z gry Dark Quest Board Game. Powiem wam, że... Który slot weźmiemy? A weźmiemy ten mój slot, którym grałem. Grałem tą gierkę już... No prawie godzinkę. Tak zanim ją nagram, to stwierdzę, że sobie zobaczę, o co w niej chodzi. No jest bardzo śmieszna. Generalnie gierka ma naprawdę kiedyś potencjał na to, żeby... coś z niej zrobić. Połączenie Darkest Dungeona ze Slay the Spire, z XCOM-em, z nie wiem, z czym jeszcze, z grą planszową, no wszystkiego po trochu, trochę roguelike'a, wszystkiego po trochu, generalnie. Odblokowujemy, ja już mam nawet taką tarczowniczkę odblokowaną, to sobie ją weźmiemy na próbę. Jej normalnie nie ma, trzeba tam ją odblokować grając chwilę. Wybieracie sobie skład, którym chcecie się wybrać na przygodę, nie? To jest mój skład na moją przygodę. Mam jeden rzut kością do ponowienia, jak mi się nie spodoba sytuacja. Tu są jakieś artefakty, które można używać, runy i jakieś karty przygód. Na czym to polega? Polega na tym, że weszliśmy teraz do lasu. Mamy tutaj pulę talii i po prostu odkrywamy każdą kartę. Jak skończy nam się talia, to znaczy, że przeszliśmy las i idziemy dalej. Dostajemy runkę i wybieramy sobie, czy chcemy więcej golda. Czy dodatkową kostkę. Idziemy dalej. Wagon Merchant, możemy sobie kartę wydrukować 0-1 damage'u z łapy, czy Magic damage'u z łapy. No i ten damage z łapy założymy sobie może na naszą tutaj tą pannę. Niech ona ma tutaj lepszy damage. Dobra. Alchemist. Kolejny draw party card. Jeden action for the if your health is below 5, heal for 3-4. Dobra, healek się jakiś przyda. Idziemy dalej. Co my tu mamy dalej? Wchodzimy do lasu. Przygotowaliśmy się do podróży, czyli zawsze tą podróż przygotowujemy, że losujemy sobie jedną runę, jeden item i jeden przedmiot consumable tak zwany, czyli coś, co możemy z tym zrobić. Mamy tu jakieś cechy siły, jakieś zręczności, inteligencji. Każdy z naszych bohaterów ma punkty życia te czerwone, plus jakieś tam indywidualne cechy i karty ataków czy ruchów. No i generalnie zwiększamy sobie party health o 1. Elegancko, fajną kartę wylosowaliśmy, idziemy dalej. Lady of the Lake. Możemy sobie wylosować kartę albo healnąć. Wylosujemy sobie kartę, kolejny heal. Weźmy sobie jedną kartę dodatkowego ruchu, może... będzie można kogoś dobić. School of Fate. No i zaczyna się problem. Jeżeli rzucimy kością od 1 do 4, dostaniemy 2-3 damage'u. 5-7 nic, 8-10. No i to jest ten element gry planszowej i dostajemy 1. Ponowimy sobie ten rzut kością, bo nie chcemy dostawać damage'u na początek. Nie chcę dostawać... Ta gra ma element RNG. Zużyłem 3 rzuty kością, żeby i tak dostać na mordę. Życie. Dostaliśmy kartę. At the bottom of the lake. O plus 2 ataku do następnego ataku brzmi dumnie. No i mamy drzewce. Możemy zaatakować drzewce i za to upgrade'ować jakiegoś herosa albo uciec. No będziemy się bić. No i walka jest tutaj turową walką, w której mamy dwa drzewce. No i mamy tu do wyboru 2-3 body atak, skończenie tury i to są te karty, dobra. To ma 4-4. To może dodajmy sobie 2 ataku i zaatakujmy tego drzewca tu od dołu. Powinniśmy go zabić od razu, elegancko. Dobra, drzewca zabiliśmy. No i teraz próbujemy zabić po prostu... ten łucznik. Weapon attack tego drzewca stąd. Dobra, 1. To nie był zbyt mocny atak. Weź ty go tam. 1-3. Dawaj go tam. Za 3 mu zarąbał. No i tarczowniczka niech go tam dobije, nie? 1-3, jedziesz. Elegancko. No i zabiliśmy sobie drzewca i idziemy sobie dalej, nie? Upgrade the hero, nie? Tarczowniczkę. Dostajemy dla niej
Summons your sister with 2 health and 1 to damage. No jasne, że tak. No i w ten sposób sobie to oto losujemy kolejne karty i w ten oto sposób sobie odrywamy, przebywamy podróż po lesie, w której to bijemy sobie wilka teraz. No i na tym to polega, tak? Że no... Dlatego mówię, że ta gra ma potencjał, może mieć potencjał za jakiś czas, jak będzie troszeczkę bardziej atrakcyjna, w sensie, no, no na grafikę tym nie liczył, no bo tutaj też dużej grafiki nie ma co oczekiwać w takich grach jak Darkest Slay czy jakichś innych, nie ma jakichś super grafik, nie? Bardziej chodzi o grywalność tych gierek, więc ta gra ma potencjał, ma tutaj być dodane więcej rzeczy fajnych. Podnieśmy Bard Bariana. Additional attack once every 4 attacks. Fajnie. Gra ma potencjał taki, że może mają być tutaj poddawane jakieś elementy. You suffer one damage. No nic nie wymyślę, bo nie mam kosteczki nowej, więc musimy przyjąć ten damage. Może być fajnie. Połączenie takie właśnie takiej przygodówki z karcianką. O, buty na agility. Magic Staff. Magic Damage'u nie mam, bo żadnego maga nie wziąłem, więc założymy sobie buty dla naszej tarczowniczki. Będziemy naszą tarczowniczkę. Swoją drogą bardzo podobna do Shieldbreakerki z Darkesta, nie? Tak, niechcący. Ocie, panie, co tu się dzieje? Chymy. A, bo to jest ta jej siostra, dobra, czyli to jest wszystko nasze, okej. Okay. No to już, Lota. Gdzież ona tak naokoło przeszła, dobra. Ten tu się rwie. Och, jak atakuje przez dwie. No trzeba by też poznać jednostki, co robią, nie? Weź no tego ze strzel. Stąd nie ruszaj się, dobra. Jesteś łucznik, ty nie musisz spacerować, nie? Dobra, ty tam do niego idź tam od... No ty. Weź go tam ten, za nerę. Dobrze. Coś się przyczepił tej tarczowniczki. Coś się przyczepił, a nie mogę jej wyleczyć? Gdzieś tu mam healing. Nie mogę, dobra. Weź ty zabij go już, niech on tutaj nie pyskuje, ten kurczak. No. Jeszcze coś zostało? Halo? A tu jeszcze jest jakiś typu, tak? O, to nie wiedziałem, że tu jest jakiś typu jeszcze. Idź tam go, za nery. Podwójny atak. No i dobra, acquire rune 2. O, 2 magic shield. Armor on all heroes. No, armor na wszystkich heroesów. Elegancko. No i wyszliśmy z lasu. I tak oto przeszliśmy pierwszą krainę, wchodzimy do Undead Ruins, nie? Z tego co wiem, chyba są tylko dwie krainy w tej chwili, bo nie przeszedłem jeszcze Undead Ruins, bo nigdy nie unikam walki, tylko zawsze... O Jezu, jaki smoczysko. Dobra, ty tarczowniczkę trzeba cię wyleczyć. Below 5 jest? Jest. To weź ty się tam podlecz trochę. Dziecino. I klep tam tamtego gościa. Za jeden tylko? Zdurniałaś. Za 5! Dobra, nie ma żartów, lejemy smoka. Nie ma żartów, lejemy smoka. Jak on bije za 5, to ja dziękuję za takiego smoka. Gain 1 action for this turn. Czyli co, byśmy mogli 2 razy go zaatakować? O cholera, tarczowniczka mi zginęła. Tak właśnie mniej więcej Maciej grał w tą grę, nie? Czyli po co się skupiać nad taktyką, jak można walić na mordę, nie? To tam się będzie, dobra, weź tego łucznikiem, zabij już tego łucznika. Jak nie trzeba, jak ma gościa dużo życia, to bijemy za 1, jak ma mało, to zawsze za 3, co? Zawsze za 3. O, a tak to za 1. Jezu, jak on morduje mnie tutaj, lej go po nerach. Jezu, przecież on mnie zaraz zabije. Ten smoczysko. Dobra, gain 1 action. Lej go. Dobra, lej go jeszcze raz. Dobrze. Lej go.
Jest! Zabiliśmy... Tam jeszcze jest jeden typo. O ty panie. Dobra. Za dwa. Aha, nice, o skillet. No i przeszliśmy sobie. Trzecią runę mogę dostać. O cię panie, plus 4 on healing from party cards. Mocne. Plus 1 damage on first attack. Plus 4 do healingu. Aczkolwiek nie mam za dużo tego healingu, niestety już. I te postacie coś słabo żyją. A to ta siostra zginęła na szczęście. Dobra. You can't force it open, you successfully. Okej. Okay. Mam nadzieję, że otworzymy to. O kurde, zadychę, otworzyliśmy. Świetnie, i cępty. Bierzem golda. Hehehe, jasne. No i co teraz? No konsumujemy prowizję, co? Nie, no to musimy zdecydowanie spróbować się wyleczyć. Dziękuję. Zdecydowanie musimy się spróbować wyleczyć. Barelki. Złammy barelki. Nie. No takie są kostki. Pusty pokój. No i dobrze, przeszukaj pokój. Ciach. Nic nie znalazłem. No dobra, idziemy dalej. Oho, floor trap. O, pamiętam, że tak zginąłem wtedy, bo tu niestety... właśnie. Miałem chyba z 5 pokoi z trapem pod rząd. I chyba zginąłem przez to. O kurde, jakieś typy mocne. Dobra, no to już, gownery. Cio. Cio. Nie ma chłopa. Nie ma chłopa, my tu mamy armor. Nie podchodź, rzucaj z dystansu. Dobrze. Dobra, ty tam barbarian, idź, będziesz tankował. Miss or double damage of your next attack. Risky for the biscuit. Aha. Skąd wiedziałem, że to będzie miss? Zabijesz go? Nie. Spoko. Skąd wiedziałem, że to będzie miss? Skąd wiedziałem, że to będzie miss? No. Za jeden. Niezbyt to mocne było. Weź go zabij, co? Proszę cię. Dziękuję. Po nerach. Dobrze. Przeżyliśmy. Upgrade the hero. Może tego krasnala. Returns back 2-3 damage when it breaks. Create a barrel. To jest mocne. Bo to jest taki barrel tantujący, nie? Zostawiamy ten barrel i przeciwnicy go atakują, nie? Gdzie jest ten barrel? Ty masz krasnal ten barrel. Postaw im ten barrel. Niech oni się tam tym barelem interesują. A my spróbujemy tutaj gościa zajechać. To z tymi ruchami też jest niehalo, bo nie powinno być tak, że on idzie przez całą mapę, nie? Też powinny mieć jakieś ograniczenia ruchu te postacie. Tak mi się wydaje. Dobra, weź ją tam sklep. Chociaż tego kurczaka można byłoby zabić, ale to kurczaka po prostu łucznikiem zabijemy. Mam taką nadzieję. No. Tak po prostu. Miss or double attack. Idziemy. Idziemy w to, moi drodzy. To był double attack za jeden? To gruby. Gruby double attack, powiedziałbym. Nice. Gruby double attack był, co? Za jeden. Dobra, za trzy. Weź go jeszcze raz tam za trzy sklep. Szkoda. Wielka szkoda. To ty go sklep. O, jaka buła weszła za trzy. I cia. No i dobra, przeszliśmy następny etap. No i generalnie upgrade the hero. Krasnala. Kolejny barrel. No dobra. Ciekawe, czy to się stakuje. Miss Fortune. Oho.
coś, żem stracił, co nie miałem. Stash of coins. Dobra. Nie wiem tylko, co z tymi coinami mogę robić. Czy mogę na przykład wykupić zwłoki? Ej, ale mogłem z trupa zabrać buty. To jest fajne. Bo teraz buty mogę rzucić. Widzicie? To jest fajne, bo można było zabrać te itemy. Dobra. Co mogę za złoto w tej grze? Nie wiem, szczerze mówiąc. Chciałbym bardzo chętnie wykupić sobie trupa. Czy mogę tutaj za pieniądze trupa wykupić, poproszę? Nie? Po co mi te pieniądze? Nie wiem. Nie odkryłem tego jeszcze, po co mi te pieniądze. Ale spoko. Może kiedyś odkryję. Dobra. Weź go tamten. Spałuj. Weź go tam dobij może. Dziękuję. Barelkę rzuć tam. Temu dużemu, żeby ten duży się barelką zajął, a my w tym czasie się zajmiemy tutaj tym maluchem, nie? O. A duży w barelkę. A, ulepszyłem barelkę, ma teraz 4 życia. Ej. To grube to. To zanim barelkę zniszczy chłop, to my go spałujemy. To mocne to jest ta barelka. Trzeba pamiętać, żeby najpierw upgrade dwarfowi robić po barelkę. Jeszcze mocniejszy barelek. Ciekawy. A, tego już nie mogę, bo już mam taki. Dobra. To nie. Aj, to zrobiłem nic. Chciałem zmienić bohatera. No dobra, nieważne. Kill your party. Zawsze, zawsze na plopie. Ambush. No dobra, niech będzie ambush. Coś słaby ten potwór, taki jeden malutki. Dobra, weź mu tam barelkę postaw, niech on tam się nią interesuje, a my w tym czasie go sklepiemy. My go w tym czasie po prostu zabijemy. To jakaś jest popierdółka, nie? A nie jakiś heros, nawet się barelka nie zużyła. Dobra, co tam dalej? Znowu pułapka. Rzućmy. Uff. Dobra. Bookshelves. Może coś mogę kupić za złoto. No pewnie, że test. No dobra. Dużo jeszcze tych kart jest. Uuu, baby. Tu na pewno wydam. No nie. Nie wydam. Magic damage, magic attack, czyli kupa. School of Fate. Archer. Dużo, dużo. Jest! Archer się wyleczył o 2. O 1. No dobra. Lepsze o jeden niż o nic. Cmentarz. O, Revive Hero. Jasne, że tak. Jeszcze możemy mu restora zrobić. Proszę. Ocie, panie, jakie to było mocne. Jakie to było mocne. Dobra. Barelkę im tam rzucimy i pałujemy. A czemu on barelkę ominął? Halo? Jakim prawem ten typ barelkę ominął? Kto mu pozwolił? No, lać tam barelkę. Za jeden? Dobrze. A ten też w barelkę nie rzuca. Co za chamstwo. Weź go tam zalej. Bo on w barelkę nie atakuje. Weź go tam sklep. No. To rozumiem. I ponera. No, no, jakoś nam to zbyt łatwo idzie, co? O Jezu, znowu pułapka. O Jezu. Undead Army. Ach,
Nie mogę uniknąć, muszę atakować. No dobra, atakujmy. Zaczniemy standardowo, że rzucimy tam barelkę. A tych po lewej spróbujemy zabić po prostu, nie? Co tam się dzieje? Weź tam, siostrzyczka. Jesteś kopią chyba. Co? Uderzyła siebie? Co? 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 A barelka? W takim momencie mis. Dobra, poszło coś na barelkę. Weź go, ten zabij. Dobrze. Dlaczego on strzelił w naszego? Aha. No dobra, łucznik. Dasz se radę. Hashtag believe. No za jeden to nie bardzo. Wydaje mi się, że jakiś dziwny debuff ma ten łucznik, że bije w swoje targety co jakiś czas. Uj, skończyła nam się. To teraz już nie mamy targetów. To teraz już nie mamy własnych targetów, więc... Obeszliśmy debuffa. Przez to, że całą drużynę wybiliśmy swoją, debuff nie działa. Ojoj. A to ten rzuca chyba ten debuff. Łobuz. Dawaj go. Trochę za późno, ale dobra. Dawaj go. Dobrze. Szybciej go zabijemy i teraz pojedynek 1v1. 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 Ja cię za 3, ty mnie za 2. 1v1. 1v1. Ja cię za 2. Ty mnie za 3. Mi siadło nam 1v1, przegraliśmy. Natomiast, moi drodzy, ta gra ma przyszłość. Jeżeli będzie dodanych więcej krain, więcej herosów, więcej jakichś kombinacji, przede wszystkim wydaje mi się, że z tym ruchem powinno być coś nie tak. Nie może tak być, że postać przebiega przez całą planszę, nie? Żeby wykonać atak, powinno być jakieś ograniczenie jeszcze z ruchem do iluś pól, żeby chować archera, żeby zagrać magami czy coś. Natomiast gra ma potencjał, gra mi się spodobała i pewnie do niej jeszcze wrócę kiedyś. A na razie to tyle, dzięki serdeczne, trzymajcie się, siemanderko i pa pa!